Kościół katolicki w Polsce wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną oraz Muzułmańskim Związkiem Religijnym prosi premiera o zwiększenie limitów osób w miejscach kultu. Obecnie w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 m2. W wielu miejscach kultu, po zmianach, w nabożeństwach może uczestniczyć ostatecznie mniej osób niż w pierwszej fazie restrykcji. Autorzy listu apelują do premiera, aby w obiektach o powierzchni do 100 m2 ustalono limit jednej osoby na 6 m2, a w większych budynkach limit jednej osoby na 9 m2. Podobne rozwiązania funkcjonują w sklepach. Sygnotariusze listu podkreślili, że dla ludzi wierzących modlitwa oraz spotkanie we wspólnocie, nawet małej, jest bardzo ważne. Aby móc myśleć o zdejmowaniu następnych obostrzeń, pozwólmy na ocenę skutków uwolnienia dotychczasowych reżimów, odpowiada minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Nie będziemy podejmowali żadnych decyzji, dopóki nie będziemy mieli wiedzy, czy te wskaźniki, o których już wielokrotnie mówiłem rosną, maleją czy pozostają na tym samym poziomie? List w imieniu Kościoła Katolickiego podpisał ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący konferencji episkopatu Polski.